Wszedłem do klasy jak co dzień usiadłem w pierwszej, zajmując się nowym rapowym tekstem. Początkowo nie zwracałaś uwagi co robię, bo byłaś zajęta projektem. Wyświetlałaś go na tablicę, po czym zostałaś zagłuszona krzykiem. Mówi niech pani w netto pisze nipel, a ona, że rap mi rozpierdoli życie, weź przestań. Podstawówka wcale nie było lżej, już wtedy chciałem debiutować. Chodziłem do szkoły w koszulce XL, a oni mierzyli mnie wzrokiem na schodach. Skrzydła tam były deptane dzień w dzień i działo się to jakby spęd. Dlatego wolę hotelową dobę przechulać, gdzie pałac karaś i poziemki. Byłem dzieciakiem co nie chodził do zoo, tylko do zło. Ej, wokół same małpy, jak mam tutaj być normalny. Wciąż bujałem się do bitów, bo czułem, że to jest po co. Raz się własny ojciec pytał, czy mam chorobę sierocą. Co to? Dzisiaj nasze skrzydła mają własne bulteriery. Tam się jedno ktoś mi wyrwał, to powyrastały cztery. Pani katechetka słała mi wiele złych życzeń. Widziałem jej dom na licytacji komorniczej. Droga pani, niech odmybra się od chrzani i pozwoli żyć młodemu marzeniami. Jak ma szybować ptak z podcinanymi skrzydłami? Co z nami jest nie tak, uargumentuje pani. Znam profesora, debila, milionera, idiotę, policjanta, bandytę, który ma na karku głowę. Młody wysmaży hita, ma trochę oleju w głowie. Więcej od pracownika na śmieciowej umowie. Pan swojego życia, kajdan za muzykę, nie praca niewolnicza, wygrywanie życia. Ambicja się opłaca, na chuj inaczej doradzasz, Janusz Walczuk. Miałem farta do nauczycieli i to muszę przyznać. Ale jest gorsza rzecz, która podcina skrzydła. Fajnie. I nie trzeba wcale jej szukać u starszych, no. Rówieśnicy śmieją się, kiedy nie żyjesz tak jak każdy. Żarty. Jak ktoś chce lepszego życia, jak ktoś chce innego życia, śmieją się, a jedyne ambicje to mają do picia. Jak ktoś chce innego życia, jak ktoś chce lepszego życia. Smutne, że tak wielu młodych ludzi umiera za życia. Droga pani, niech odmybra się od chrzani i pozwoli żyć młodemu marzeniami. Jak ma szybować ptak z podcinanymi skrzydłami? Co z nami jest nie tak, uargumentuje pani. Ja idę do szkoły muzycznej, ciągle przeginałem strunę. Gorzej tylko w zawodówce, tamto na pewno natrafisz na rurę. Chudy mały chłopiec, a te panie mówią, że to niby ciężki dzieciak. Bo na wiolonczeli nie chce grać Bacha, on woli grać metal. Albo kanikuły, albo jakieś bzdury. Nie chce grać w orkiestrze, chce mieć tylko duże fury. A pierwiastek geniuszu to niesłuchanie rad starych głupich ba. Przepraszam, czy mogę coś ogłosić? Okej. Free Nipper, uwolnijcie brata. Jak do odpowiedzi biorą mnie ulicę z adwokata. W szkole kraty w oknach, godzina wychowawcza. Ryj wydziera babka, emocjonalny szantaż. Jak się nie udało, no to nie da się udawać. Za nauczyciela pensje, raty mieszkaniowe spłacać. A, B, C, D. Wnikaj od kurwa, dajmy mojemu człowiekowi spokój.